Zostaliście zwycięzcami w wyzwoleniu przeciwko oskarżycielom. Już wasz wóz wydaje się być cichszy niż zwykle. Bez Sir Gilmara, który wrócił do wspólnoty. Podsłuchujesz trochę rozmów twoich kompanów na ten temat. To jest smutne, że Sir Gilmara już tutaj nie ma, ale cieszę się jego szczęściem. Poradzimy sobie bez niego. Zastanawiasz się, kto i czy ktokolwiek pośród was będzie następnym, który odejdzie. Już chyba tak. Ktoś tam jeszcze mógł, nie? Tizos. Racja. Mej. Wtedy Wolfred prosi, żeby grupa się zgromadziła. Czujesz, że wiesz, jakie informacje, jakimi wiadomościami się z wami podzieli. Słuchajcie wszyscy, muszę przeprosić za to, że przynoszę takie wieści o tak późnej godzinie, ale czułem, że powinniście to wszyscy wiedzieć tak szybko jak to tylko możliwe. Kontekst naszego planu zmienił się. Patrzę na wszystkich, zanim zdradza im to, co zdradziły wam gwiazdy. Gwiazdy nad nami znikają. Wygląda to tak, jakby gasły jedna za drugą. Z powodów, których pewni są tylko skrybowie, a które my możemy tylko podejrzewać. A co do których my mamy tylko pewne podejrzenia. Spójrzcie sami, jeśli w to wątpicie. Wśród twoich kompanów zapada cisza. Wszyscy są wyczerpani rytuałem. A teraz zamilkli w szoku. Jeśli to zjawisko będzie trwać dalej bez zmian, a podejrzewamy, że prawdopodobnie to się nie zmieni, wtedy rytuały zostaną wstrzymane, kiedy gwiazdy nie będą już świecić. To znaczy wstrzymane na zawsze. Twoi towarzysze wymieniają spojrzenia. Wyczuwasz, jak wzrastają w nich negatywne emocje. Skonfundowanie. Strach. Wcześniej, kiedy mówiłem, że gdyby nocne skrzydła nie odniosły sukcesu w rytuale wyzwolenia, będą inne szanse. Tak nadal jest. Jednakże te szanse nie są nieograniczone. Jeszcze nie wiem, ile dokładnie ich mamy, ale mówiąc wprost, jest nas więcej niż pozostało nam szans. Czuję, że twoi współwygnańcy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co to oznacza. To będzie teraz nerwowe, bo mogą nas obwiniać za wybory. Wiem, że musi być ciężko wam to słyszeć. Ale to nie powód, żeby panikować. Nasz plan pozostaje zasadniczo bez zmian. Będziemy łapać wszystkie okazje, jakie możemy i przywrócimy tak wielu, jak możemy. Zachęcam was, żebyście przemyśleli to tyle, ile potrzebujecie. O świcie znowu wyruszamy na południe, do księżycowej altany. Będziemy mogli tam to dalej przedyskutować. A teraz proszę, odpocznijcie trochę. Nasza ścieżka robi się coraz trudniejsza, ale nie jest nie do przejścia. Nie, kiedy jesteśmy razem. Nadal możemy odnieść sukces. Grupa się rozchodzi. Niektórzy cicho szepcą. Niektórzy wracają do swoich pokojów bez słowa. Będzie czas, później, żeby lepiej zrozumieć ten omen. Jedźmy dalej, nie możesz z kimś pogadać. O! O! I poczytać. Mhm. Oskarżyciela. Jej.
Po udanym wyzwoleniu w rytuale wyzwolenia odnajdujesz Bertrudę, która ma raczej coś do siebie i swoich węży. Podsłuchujesz trochę słów, kiedy podchodzisz. Ona gada ze swoimi włosami. W sumie to nie włosy. Nie wiem, mówi o sobie w liczbie mnogiej, więc... Mhm. Jeśli poszukujesz ciemności, niech noc nadejdzie do ciebie w czas. Jeśli poszukujesz odwagi, niech męstwo rozkwitnie wkrótce w twym sercu. Jeśli poszukujesz wody, niech rozleją się przed tobą oceany. Jeśli szukasz fortuny, rozpoznajesz to jako błogosławieństwo Bargain. Mhm. Aczkolwiek nigdy nie słyszałeś go głośno. Mhm. Wtedy Bertruda cię dostrzega i przerywa śpiew. Zaśpiew. Czy zechcesz wyjaśnić swoją obecność, czytający? Byliśmy w trakcie inwokacji, którą musimy rozpocząć na nowo. To dla Bermiego rycerza, jeśli musisz wiedzieć, by przyspieszyć jego podróż do domu. Wyrmi rycerze to dalecy krewni. W przeciwieństwie do nich, nasze zainteresowanie morzem jest przemijające. Tam, w głębinach, widzieliśmy to, co miało być zobaczone. Bądź co bądź, dalecy krewni to wciąż krewni. Ten głupi Wyrmi rycerz z pewnością nie przeżyłby tyle lat, gdyby nie pomoc bóstwa. Tym samym zapewniamy mu jej trochę więcej. Wtedy może Wyrmi rycerz, tak łatwo niedoceniany, możliwe, że okaże się być w jakiś sposób pomocny jako część projektów drzewa sandałowego. Patrzy się na ciebie intensywnie przez chwilę. Nie myl tych akcji z uczuciem. Nie tęsknimy za głośnością, którą to miejsce potrafiło osiągnąć. Dzięki jego bezsensownemu krzyczeniu. Teraz odejdź, czytający. Inwokacja musi zostać zakończona. Zanim Wyrmi rycerz wreszcie dotrze do brzegów poza tymi ziemiami, zanim powróci do domu. Odwraca się od ciebie i zaczyna znowu zaśpiewywać. Inwokować. Jeśli poszukujesz schronienia, to niech żywioły będą dla ciebie łaskawe. Jeśli poszukujesz braterstwa, niech twój lud o tobie pamięta. Jeśli poszukujesz ciemności... Pozwalasz się skupić na jej błogosławieństwie. Już czujesz brak obecności Wyrmiego rycerza. Jednakże wiesz, że po drugiej stronie będzie on walczył ze wszystkich sił za twoją sprawę. No bo to Gilman. Zbierz grzybki i owocki, bo pieniądze. Ale on ma gile. Nie ma.
jest manem. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy na Łasce Gwiazd. A nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak szybko zaświecą one dla nas ponownie. Odpocznijmy chwilę w księżycowej altanie. I tam zastanówmy się, jak kontynuować. Czekałem, aż skończysz ziewnąć. Ziewać. Ziewować. Ziawawawać. Ziarwawata dawać, awać. Papa. Ziawa dawa da. Ziadawa dawa dawa. Cieszę się, że znowu w to gramy, co? Możesz, wiesz, do kogo zagadać? Do kogo? Do waifu. Cześć, waifu. Spytajmy się, co masz na mózgu. To miejsce... To, w którym teraz jesteś, to musi być góra Alodiel, czyż nie? To tutaj ci przekręci skrybowie zdecydowali, co ze mną zrobią. Już wtedy zawiodą w swojej misji wyeliminowania tego demona Soliamamura. Widzisz, nie oczekiwałam jego świty. Pojmali mnie i niektórych pozaszłych żywymi. Jednakże nie spodziewaj się, że przeczytasz o tym w ich dobrej książce. Nigdy nie byłam pewna, czy to była łaska, czy mściwość. Pewnie podejrzewali, że moje wygnanie na wieczność w pewnym momencie nauczy mnie pewnego szacunku dla nich, ale nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Cóż... Tak naprawdę... Nie mam tego na myśli. Skrybowie oszczędzili moje życie. I gdyby nie to, nigdy nie byłabym tutaj uwięziona, by cieszyć się twoim towarzystwem, ukochany czytelniku. Teraz, kiedy wyrobiłam swoją normę w bluźnierstwach, myślę, że lepiej będzie, jeśli powrócimy do normalnych spraw między nami. Jeśli są jakiekolwiek. Nie, nie ma. Ej. I dobrych łowów w czeluści. Byś wkrótce uwolnił padł od jakiegoś bezużytecznego idioty. Zrobiliśmy to niedawno. Tak! Oj tam. Takiego, którego nie lubiłaś. No. Ale oj tam. On się przydawał. Było głośno. Najlepiej, jakbyście się tutaj rozgościli nocne skrzydła. Rytuały mogą się zacząć, zanim się zorientujemy. A do tego czasu bądźcie zdrowi. I zniknął, jak zawsze. Co on robi w tym czasie? Nie wiem. Tym samym ty i twojej kompanii pozostajecie na szczycie góry, czekając na to, by gwiazdy znów rozbłysły. Cykl rytuałów się kończy. Wiadomości, które Wolfred i samotny minstrel ujawnili ci, teraz grożą... Dramatyczna błyskawica. Teraz grożą złamaniem pewności siebie grupy. Kto najbardziej zasługuje na swoją wolność? Czy jest jakaś nadzieja, żeby twój plan rewolucji zmienił wspólnotę, jeśli zbyt niewielu wygnanych powróci? Te pytania wiszą jak mgła nad tobą i twoimi kompanami, kiedy pozostajecie tutaj, na górze Alodiel. Na ten moment wygnańcy z nocnych skrzydeł przysięgli, by trzymać się razem. Mając tak wiele możliwości, jak tylko będą w stanie otrzymać. Mija wiele księżyców. Pewnego chłodnego wieczoru Wolfred odnajduje was samodzielnie. Samego. Pewnego wieczoru. Pada śnieg! Pada śnieg! Pada śnieg! Tak, tam. Cóż, mój chłopcze?
znowu na trzy czas. Chodź, zobacz. Wolfred wskazuje na niebo i przez śnieg widzisz, że ma on rację. Wkrótce wszyscy twoi kompani się zgromadzili. Muzyka nagle się zmieniła. No. Tak ucięło ją. Uwała, tak. Wolfred pozdrawia grupę ze swoim zwykłym spokojem. Bistir Mary Brodners. Jak wiecie, nie uczestniczyłem osobiście w rytuałach. Podtrzymywałem tę decyzję. Z różnych powodów. Głównym było to, żebym mógł zarządzać naszym planem. Wolny od rozproszeń, zarówno od naszych przeciwników tutaj, jak i tych, którzy by sprzeciwili się nam we wspólnocie. Innym powodem jest to, że moje byłe doświadczenie w uczestniczeniu w rytuałach nie zakończyło się zbyt dobrze. Moralach, znamy go skądś. Tak, bo okazało się, że jednak żyje. Przed moim czasem nocne skrzydła składały się z trzech wygnanych. Brightona, Erisy i Oralecha. I drapania dywanu. Również mały Tizo był z nimi, wciąż ucząc się ich metod. Po tym jak Brighton odzyskał swoją wolność w rytuale wyzwolenia, nocne skrzydła przygarnęły mnie. Nie ma czasu na pełną historię, ale wystarczy to, że umiałem czytać starożytną księgę. Bądź co bądź, kiedy zasłużyliśmy sobie na kolejny rytuał wyzwolenia, Oralek został oznaczony do powrotu. Długo był w wygnaniu i jego rogi zaczął się pokazywać. Zwyciężyliśmy. Mały Tizo wygasił stos oskarżycieli. Tym samym Oralek odzyskał swoją wolność. Jednakże, kiedy świetlisty zbiornik zaczął go ogarniać, Erisa, ona odepchnęła go z drogi i wzięła jego wolność dla siebie. Oczywiście zginęła. Tylko naznaczeni mogą przekroczyć świetlisty zbiornik. Ale myślała, że ostrzeżenia były tylko mitem i zapłaciła cenę. Zawsze była niecierpliwa. Zakładałem, że Oralech również zginął, żeby przetrwać upadek z góry Alodiel. Pozostałem sam. Następnie nie próbowałem zebrać z powrotem nocnych skrzydeł, wiedząc, że taka zdrada, taka krzywda była w ogóle możliwa jako część tych wydarzeń. Szczerze mówiąc, nadal nie winię w pełni Erisy za to, co zaszło. Zamiast tego oskarżam wspólnotę za to, że umieściła nas w tej desperackiej sytuacji. I powstrzymuję potrzebę myślenia o tym, że rytuały również są częściowo winne. Za stawianie przeciwko sobie brata przeciw bratu, siostry przeciw siostrze. Wolfred głęboko wzdycha. A teraz widzę, że Oralech nadal żyje. I to wtedy, kiedy już rozpoczęliśmy nasz plan. I nawet gwiazdy gasną. Być może jest to znak, że sami skrybowie wiedzą, że nocne skrzydła są podzielone. I tego nie popierają. Ale ja twierdzę, że to znak tego, że musimy działać. Skrybowie stworzyli okoliczności, w których każde z nas może podjąć wyzwanie. Nocne skrzydła i nasz plan potrzebują wszelkiej pomocy, jaką mogą otrzymać. I tym samym podjąłem decyzję, którą chciałbym wam tutaj ogłosić. Będziesz z nami brał udział w rytuałach. Spoiler. W imię nocnych skrzydeł i za twoją zgodą, czytelniku, uczestniczyłbym ponownie w rytuałach. Moje umiejętności się stępiły z czasem, muszę przyznać, aczkolwiek wierzę, że odzyskam je wkrótce.
Choć raz przysiągłem, że nigdy nie będę już uczestniczyć w rytuałach. Nasza obecna sytuacja wymaga, żeby wszystkie nasze surowce zostały wykorzystane. Więc jeśli mogę być przydatny w nadciągających rytuałach, to chciałbym przynieść pożytek. To wszystko. Teraz, gdyby nasz czytelnik mógł określić, gdzie wyruszymy o świcie. Alfred kłania się wszystkim, podczas gdy oni wymieniają spojrzenia, po czym jeden za drugim salutują mu. Nie. Przywitajmy go z powrotem wśród nocnych skrzydeł, w sensie no, w szeregach. Nie, mam wszystkich. No. Ponownie. Gwiazdy świecą. Tak. Dobra. Możesz zajrzeć do planera, bo prawda. Znowu ona. Wiedźmy? Mm. Esencja. Ty mi to się nawet nie muszę przyjmować. No. Nimi też już. I nimi też. Wszyscy spadli na sam dół rankingów. Esencja. 2-0, 2-0. 2-0. A może z nimi zawalczę? Nie. Nie mogę. Może z nią? Żeby więcej siostry ze sobą pogadały? Może z nim? Żeby się spytał, gdzie jest Gilman? A ja takie... Na zewnątrz. nie wiem, jak chcesz. Na pewno nie z Manleyem. W sensie nie ma sensu. Walić Manleya. A, ten śnieg takim hurtem nagle wyleciał. Jakby ktoś tak sypnął garść. No. Gwiazdy wskazują na ścieżkę do... Źródła. Do źródła Jomuera. Kiedy... A może Homuera w ogóle? Po hiszpańsku czytam. Może Homuer? Homuer. Homuer. Gdzie wkrótce odbędzie się kolejny rytuał. Póki co odpoczywać. Czy możesz z kimś pogadać? Coś? Cokolwiek? Nie. Nic? Nie ma? Jest książka. Proszę o Wolfredzie poczytać. No. Mogę. Okej, jest coś ciąga. Mhm. Co tu jeszcze? Coś jeszcze nie ma? Podświetlało ci z prawej strony. W serio? No. Okay. Wow, terminologia. Wow. Mhm. Czy wiesz, że są ognieodporne stroje? Aha. Tego nie wiedziałam. Jawblade. Niebender. 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 I Jawblade. Rozumiesz. Czy to akurat ma ten? Tak. Kundlowy. Kundlowy. Jeśli ktoś z was nie nadąża z czytaniem, to możecie sobie pauzować. Nie, jakby nie co. Naprawdę. Popatrz, tutaj są wszystkie istoty. A. Nie z tego dużo. Wszystkie lokalizacje. Tytani. Mhm. Jest napisane, kto kogo pokonał. Jakie tam? No, jeden został tylko ucieknięty. Nie został pokonany. To. Dolnis the Locker. Tytan popiołów. Mhm. Cały czas uważasz, że będziemy walczyć z tytanem? Co najmniej trzema naraz. Czyjeś imię jest wykreślone? Islacha. Czemu? Bo
bo on został tylko zapieczętowany, a nie zabity. A drugi też został ucieknięty. To już mamy trzech, z którymi można walczyć. No. To jest tak akurat to rytuału. Dobra, skończyliśmy. Dobrze. On był profesorem. Uczył historię. Zbrodnia, publikowanie. Jak tak można publikować? No, ciekawe. Walczenie im będzie dziwne. Czemu? No bo on może robić sadzonkę, która ma własną aurę. Może... On nie rzuca aurą, on potrafi odbijać aury przeciwników. I może się teleportować. Do sadzonki. Tak? Nie. Nie? Po przed ziemią. No. Tak jak Marley. W sumie. No. No co ty? Żeby ta sama rasa miała te same umiejętności. Szaleństwo. Czy on ma jakieś dziwne ten poziomy, w sensie doświadczenie? Czy to zawsze jest zielone? Nie. Zielone oznacza, że jest, że będzie szybciej dostawać expa. Aaa. Okej. Okay. Właśnie. 53% szansy na sukces. Już się bardziej uda niż nie uda. Ale jeszcze, i jeszcze chyba nie mamy aktualizacji po i dwa rytuały do następnego wyzwolenia. To szybko.